Jeszcze w piątek i w sobotę będzie deszczowo i wietrznie, ale od niedzieli znajdziemy się pod wpływem ciepłego powietrza i temperatura przekroczy 20 stopni. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro pogodę w Polsce kształtować będzie niż z centrum nad Półwyspem Kolskim wraz ze strefą aktywnego frontu. Z północnego zachodu napłynie polarno-morski chłód i na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 5 do 14 stopni. Najcieplej będzie w okolicach Przemyśla do 15 kresek, a teraz już Dolny Śląsk. W nocy w naszym regionie dominować będą chmury z opadami deszczu, a wysoko w górach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady okresami będą intensywne. Noc wietrzna, choć cieplejsza, od 3 do 6 stopni. Poranek i przedpołudnie pochmurne ze słabym deszczem, w górach z deszczem i ze śniegiem. Po południu zmienna pogoda, słońce, deszcz, w górach śnieg, mocny wiatr i chłodniej, od 7 stopni w Kłodzku do 10 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hektopaskale, wiatr południowy do południowo-zachodniego, słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a biometr i warunki na drogach zmienne. W sobotę 13, a w niedzielę już 22 stopnie z dużą porcją majowego słońca i to będzie wstęp do bardzo ciepłego początku nowego tygodnia. A my życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.